Dziś od podstaw nauczymy się przygotowywać plansze i prezentacje do zdalnego nauczania, ponieważ no, nic nie wskazuje na to, byśmy wrócili do szkoły w najbliższym czasie, a ważne jest to, by nasi uczniowie, a także ich rodzice otrzymali tylko jeden link. Zacznijmy od tego, by przetłumaczyć sobie stronę na język polski. Przetłumacz na język polski i wybierzemy zwykły, czysty arkusz. Za chwileczkę zmienimy tło. Ponieważ będziemy dodawali tutaj różne elementy, ważne byłoby to, by to tło nie przyćmiło tego, co dodamy. Nie może być zbyt kolorowe, zbyt jaskrawe. Możemy dodać jakiś własny kolor, stworzyć jakiś ciemny granat, ciemną zieleń, ale również z biblioteki Pixabaya możemy znaleźć bardzo ładne tła, takie związane ze szkołą. To są bardzo ładne tablice szkolne. Za chwileczkę je znajdę. One są na dole. Tu jest ładna tablica, ale oczywiście to jest nasz wybór. Możemy znaleźć inną. Znaleźliśmy już pierwszą planszę. Przejdę do stron. I teraz będziemy musieli na każdy dzień przygotować jakieś zadania. Ja proponowałabym, byśmy z interaktywnych elementów wybrali numerki, które zamieścimy na tej tablicy. By one się odbijały od tła tablicy, to możemy im zmienić kolor. Powiedzmy, że tych zadań będzie 5 codziennie. I teraz sobie zmienimy kolor tego. Ładnie będzie wyglądał turkusowy. Musimy uważać, by nie kliknąć w cyferkę, bo wtedy zmienimy kolor cyferki, a nie przycisku. W obrazkach mamy również bardzo piękne takie ikony z zasobów Geniali. I tu na przykład możemy dodać jedną taką ikonkę, która może wskazywać, że to będzie na przykład zadanie domowe, by dzieci wiedziały, że jak taka ikona się pojawi, będą miały zadanie domowe. A na przykład ikonka z koroną to będzie zadanie dodatkowe tylko dla chętnych. W ten sposób przygotowaliśmy planszę. Ja na swojej jeszcze mam taką informację dla rodziców, co muszą przygotować, jakie książki otworzyć i zawsze codziennie dodaję informacje. Żeby nie powtarzać i nie pisać codziennie tego samego, więc teraz mogę kliknąć i napisać informację dzisiaj. Korzystamy na przykład podręcznik strona, ćwiczenia strona, edukacja muzyczna strona, by rodzice od razu wiedzieli, co muszą przygotować i jakie, na której stronie otworzyć te zadania. W ten sposób przygotowaliśmy sobie jedną planszę, tak? Jeszcze dodamy sobie tutaj tekst zadanie domowe, żeby też tego codziennie nie pisać. Możemy też zmienić
I tutaj zadanie dodatkowe dla chętnych w okienku. I też możemy zmienić dzieciom, by były bardziej wyraźne. Mamy przygotowaną jedną planszę, ale teraz możemy jeszcze wszystkim elementom nadać tą samą ścieżkę ruchu, czyli musimy zapamiętać, co dodarowaliśmy. Na przykład one mogą spadać z góry, tak? Wszystkie. No musimy na pierwszej planszy musimy kliknąć każdy element. Ale potem już tylko sobie zduplikujemy slajd i będziemy mieli już gotowce. Jeśli będzie zadań 6, dodamy 6 ikonek. Jeśli będzie zadań 7, dodamy 7. A jeśli będą dwa zadania, to po prostu resztę wykasujemy. I już przedostatni. Teraz w podglądzie, tylko najpierw musimy nadać na przykład uczę się w domu. I teraz będziemy mogli zobaczyć tą naszą planszę w podglądzie. Wszystko pięknie się nam ułożyło. Przejdę do strony. I teraz tą stronę mogę zduplikować. Tyle razy. Zawsze jedną stronę zostawiam sobie wolną, by mieć przygotowaną. Na platformie Genial możemy również nagrywać informacje dla dzieci w postaci MP3 i to jest bardzo ważne, bo dzieci muszą być świadome, czego będą się tego dnia uczyły. Pokażę Państwu, jak to zrobimy. Wybierając tutaj zasoby, mamy audio. I klikając na ten szary głośnik, możemy dzieciom nagrać wiadomość. Dzień dobry, dzisiaj jest 22 kwietnia, środa. Dziś, moi drodzy, będziemy rozmawiali o tym, jak pomóc naszej ziemi, by była piękna i o segregowaniu śmieci. Z dostępnych materiałów w domu wykonacie śmieciowego potwora, liczę na Waszą kreatywność i przesłanie zdjęcia, a na edukacji matematycznej będziemy liczyli w zakresie 20 i rozwiązywali zadania. Życzę Wam powodzenia. I uczeń już taką informację otrzymał. Warto też napisać, że dzisiaj jest 22 kwietnia, środa. Jest to też informacja dla nas, byśmy się nie zgubili, dla uczniów i dla rodziców, tak? Możemy też sobie zmienić kolor, pogrubić. Pamiętajmy o tym, by dodawać zawsze zakres stron, by rodzice wiedzieli, gdzie otworzyć. I mamy już przygotowaną całą planszę i po obejrzeniu filmu o narzędziach Geniali będziecie Państwo umieli dodawać teksty, filmy, gry. Teraz jeszcze możemy zmienić przejście slajdu. Klikając na strony, na page, mamy z boku takie czarodziejskie różdżki i one pozwolą nam dokonać jak gdyby ruchu tych slajdów. W ten sposób mogą się otwierać w ten. To już jest kwestia Państwa wyboru. Cube mi się bardzo podoba. I klikamy zastosuj do wszystkich slajdów. I teraz w podglądzie, klikając na pierwszą stronę, klikniemy sobie jeszcze na drugą stronę, sprawdzimy. I jeszcze na stronę trzecią, bo na razie mamy tylko trzy. By
opublikować i wygenerować link do naszej prezentacji dla rodziców, musimy kliknąć Unset i tutaj mamy już zaznaczone publiczna wersja. I tutaj na przykład zdalne nauczanie, klasa pierwsza A ze szkoły. I już mamy opublikowaną prezentację. Teraz możemy już podejrzeć ją w takiej wersji, jaką otrzymają nasi rodzice. Dzień dzisiaj jest 22 kwietnia, środa. Dziś, moi drodzy, będziemy... Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna forma zdalnego nauczania. Wszystko jest w jednym miejscu podane. Rodzice nie muszą się logować na wielu platformach i na pewno po dodaniu zasobów będzie ogromną wartością edukacyjną dla dzieci.